Witam serdecznie z tej strony Jakobs. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Above Snake. W poprzednim odcinku byliśmy w Corpse Creek i mamy do odkrycia posiadłość burmistrza. Tylko musimy zrobić sztabki brązu. Ceny nie mam. Zrobimy więcej sobie, to może starczy na kilo i na siekierę nową. Cyny brakło już. Dobra. Ustawimy sobie posiadłość burmistrza. A, niech będzie tutaj. Dobra, i teraz tak, co potrzebne jest? Tu mamy wszystko. Dwie żywice. Czy ja mam żywicę? Mamy. Okej. Pierścień z brązu. Ja to później co może zrobimy. Albo teraz? Nie, później. Dobra, wyposażenie, przypiszemy sobie jedynka i dwójka i elegancko, dobra, ubranie się zrobi później też, napijemy się, jedzenie się znowu kończy i co? Możemy lecieć chyba. Do Corpse Creek. Idziemy do burmistrza. O, jakie ma lampki fajne. Tu się wchodzi? Nie, z tyłu. Z przodu. Hey! Kurde, kto tam? Kto kręci się przed moim domem? Czy jesteś jedną z nich? Pokaż się natychmiast. Witaj, mam na imię Ayana. Co, nie znam cię, a znam wszystkich, bo jestem burmistrzem tego pięknego miasta. Teraz powiedz mi, dlaczego miałbym ci ufać, co? Jestem bardzo godna zaufania. Osądzę to. Dyszy i sapie. Nie ufam ci, może jesteś jedną z tych rzeczy, może taką, która umie mówić. Co powiesz na to, jeśli udowodnisz, że nadal masz rozum? Możesz wejść i możesz ze mną porozmawiam. Może z tobą porozmawiam. Idź na tyły domu i spróbuj znaleźć klucz, który schowałem w ziemi obok drzewa. Jeśli możesz to zrobić, być może jeszcze się nie przemieniłaś. Wykop klucz za posiadłością. Dobra, mamy klucz. Ale ma chawirek, kurde, się ustawił. Pięknie się ustawił. Dobra,
Wspaniale. Wygląda na to, że twój umysł wciąż jest z tobą. Ale chyba nie myślałeś, że tak łatwo ci teraz odpuszczę, prawda? Co jeszcze mam zrobić? Zobaczmy. Wiem, kolejny test umysłu. Odpowiedz mi na to, kobieto. Jakiego koloru są światła na tyłach mojej posiadłości? Czerwone. To prawda, okej. W takim razie zadam ci zagadkę. Przybywam do Corpse Creek, patrzę, jest piątek. Dwa dni później patrzę i dalej jest piątek. Jak to możliwe? Że upływ czasu nie działa. Ktoś musiał być Bogiem. Że patrzy na konia o imieniu Piątek. Że musiałby być pijany. Dwa dni jest piątek, dwa dni też jest piątek. To konia ma chyba na piątek, bo innej możliwości nie ma. Bardzo sprytnie z twojej strony. Dobra, ostatni raz obiecuję. Co to znaczy, kiedy znajdziesz podkowę? Że masz szczęście. Że teraz jakiś koń chodzi w skarpetkach. Nie wiem. Przeważnie podkowa znaczy, że masz szczęście. A to? Jakiś biedny koń chodzi w skarpetkach. Zgadza się? Cóż, zmieniłaś moje zdanie, panienko, wchodź. Kurde. Co za gość. To nic nie ma u niego. Witam. Przepraszam, że sprawiłem ci takie trudności. W dzisiejszych czasach nie można być zbyt ostrożnym. Co mogę dla ciebie zrobić? Zastępca powiedział mi, że szeryf zaginął. Okazuje się, że stał się zagubioną duszą. Powiadasz, szeryf Sharp to zagubiona dusza? A niech mnie, wtedy może nie być już zdolny do przestrzegania prawa, prawda? Zastrzeliłam szeryfa, ale nie zastrzeliłam zastępcy. Cóż, lepiej nie strzelać do kogo, do tego biednego chłopca. Widziałaś strach w jego oczach. Nigdy nie uważałem go za nadającego się na stanowisko zastępcy szeryfa, ale chyba Sharp go polubił. A teraz będzie musiał na chwilę przejąć posadę szeryfa, dopóki nie znajdziemy lepszego zmiennika. Kiedy z nim rozmawiała, wydawał się bardzo chętny do zostania nowym szeryfem. Co? To nie to miałem wybrać. Tak, wydaje się nie mieć charakteru. Nieważne, to nie tak, że ma wybór. Jutro ogłoszę jego nowe stanowisko na tablicy. Masz piękną kolekcję artefaktów. Och, to miłe, co mówisz. Widzisz to w środku? To jeden z moich ostatnich kawałków. Nie mam pojęcia, co oznaczają te znaki, ale ładnie wyglądają na ścianie, prawda? Nie wpadaj teraz na żadne pomysły. Ręce przy sobie, dobrze? Zebranie tych wszystkich kawałków zajęło mi lata. Czy wiesz coś o tym, dlaczego zagubione dusze wędrują teraz po mieście? Oszalałaś? Skąd miałbym to wiedzieć? Wszystko, co wiem, to to, że spacerowałem po mieście w spokojny wieczór i nagle niebo pękło jak otchłań piekielna. Ginęli ludzie, pobiegłem więc do mojej posiadłości, zamknąłem drzwi i trzymałem wszystkich na zewnątrz przez kilka nocy. No chyba prawie wszystkich. Niektóre meteoryty uderzyły w mój dom, przez co spadł żyrandol, więc od tamtej pory spałem na tej kanapie. Nie masz wyrzutów sumienia, że nie wpuszczasz ludzi, zostawisz ich na pewną śmierć? Ani trochę, po prostu nie mogłem ryzykować. Jestem burmistrzem, pamiętasz? Więc jestem najważniejszy ze wszystkich. Co za dzięcioł. Dobra. Nie wiesz, kto w mieście może wiedzieć więcej o tych zagubionych duszach? Twoje domysły są równie dobre jak moje. Byłoby dobrze, gdyby doktor Mas wciąż był w pobliżu, mogłabyś go zapytać, ale jest tam gdzieś w dziczy i przeprowadza eksperymenty naukowe. Pomogłaś tym biednym braciom Brown z ich starą matką. Och, jeśli pójdziesz do kościoła, czy wyświadczysz mi przysługę? Słyszałem plotkę o tym kaznodziei. Jasne, w czym mogę ci pomóc? Chociaż kaznodzieja był niezależnym człowiekiem, w każdą niedzielę rano ściskał ręce przy drzwiach kościoła. Kochał swój zbiór, ale prowadził działalność sprzedając więcej niż słowo Pana. Nazwał to wodą święconą.
Teraz usłyszałem od kogoś, że ktoś słyszał, że gdzieś są drzwi prowadzące pod ziemię. Wyobraź sobie piwnicę pełną wody święconej. Zawsze chciałem dostać w swoje ręce skrzynkę tego trunku. Słyszałem, że pali jak piekło, ale twój umysł jest w niebie. Jeśli byłabyś tak miła i sprawdziła, czy plotka jest prawdziwa i dostarczyła mi krystalicznie czysty dowód, na pewno ci zapłacę. Dziękuję, panienko. Woda święcona. Znajdź kościół w Corpse Creek. Czyli co? Nowy kawałek pewnie. Jest problem, bo nie mam marchewek. Kurde blady. Cena. Dobra. Pójdziemy tędy. Zbierzemy parę marchewek i... będziemy mogli podróżować. Jedzenia nie mam. To niedobrze. Że zbierzemy parę jagód. Robimy sobie z jagódek jedzenie. Miseczki czarnych jagód. Dobra, teraz tak. 4 sztabki brązu. Kościół. Tutaj, kurde, to nie bardzo, bo nie połączę później tego. Albo tu gdzieś ustawimy sobie.
Dobra, może być tutaj. Ta noc minie chyba. Dobra, jedziemy. Korpki. Idziemy na do kościoła. O kurde, ale tu tylko się kręci. O ty dziadu. O ty dziadu. Kurde, jeszcze jeden. Dobra, załatwione. Dwie nogi i ramię. Czy to może być kaznodzieja Noe? Pochodnia. Zbuduj drabinę 6 deski. No ja pierdykam bez jaj. Ja ją zabiłem, ona tu z powrotem jest. Tak będę teraz jeździł w to mi nazad. Dobra, mamy 6 desek. Się groźnie. Dotknij. Trumna. Klucz do katakumb. Same groby. Dobra, chyba musimy tutaj dotknąć tego. O. Kolejna wizja. Witam, Ajano. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Inni opowiadali mi o tobie i o twojej podróży. Jak cię zwą? Tam, gdzie zwą cię Ajana, ja mam na imię Odina. Widziałam cię z najwyższych szczytów dzięki pogodzie i lądowi. Twoje oczy widzą teraz daleko. Dopóki nie podróżowałaś w głębinach, tam cię zgubiłam.
Kiedy dotknęła meteorytu, świat stał się czarny. Czy wiesz, co się stało? Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o tym, czego dotknęłaś? Jaki to miało kolor? Czarny i zielony. A ta czerń i zieleń spadła z nieba, powiadasz? To daje myśli materię, a materia myśli. Kiedy go dotknęłaś, myślisz, że zemdlałaś, zasnęłaś, a może nawet umarłaś? Myślę, że mogłam zasnąć. Zasnęłaś, powiadasz. Zmęczenie wydaje się przybierać różne formy i kształty. Mój przyjaciel przesypia całe dnie między zachodem a zachodem słońca oraz między wschodem a wschodem słońca. Bardzo trudno podtrzymać konwersację. Skoro już tu jesteś, czy chcesz mnie o coś spytać? Co to za miejsce? Prawdę mówiąc, nie jestem do końca pewna. Wierzę, że jest to zarówno świat, jak i życie ostateczne. Teraźniejszość, przyszłość i przeszłość. Ale przede wszystkim to miejsce, w którym się spotykamy. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o meteorytach spadających z nieba? Te rzeczy nie poruszają się same, zostają zabrane lub wyrzucone. Kto ma do tego rękę, jest w udręce lub dostaje szału. Powiedziałam to samo mężczyźnie przed tobą. Nie tak dawno stał przede mną jak ty teraz. Tylko o stopę wyższy i z innym wyrazem twarzy. O kim mówisz? Kto był przede mną w tym miejscu? Mężczyzna powiedział, że ma takie samo zadanie jak ja, odwiedzać i rozmawiać. Ach, co to była za rozmowa? Niektóre rzeczy są powiedziane otwarcie, a niektóre są prywatne. Jeśli chcesz usłyszeć, co zostało powiedziane, nie pomogę ci. Musisz sama go odszukać. Dlaczego nie możesz mi po prostu powiedzieć, o czym rozmawialiście? Gdzie mogę znaleźć tego mężczyznę, z którym rozmawiałaś? Mieszka w wiosce niedaleko miejsca, w którym leży twoje ciało. Noce spędza nad ziemią, ale leży pod nim. Szukając go, zabierzesz ze sobą ten fragment. Sam w sobie może nie wygląda ważnie, ale z czasem taki będzie. Powodzenia w podróży, Ayano, i obyśmy się znowu zobaczyły w tym lub następnym miejscu. Zniszcz meteoryt. Znajdź skrzynkę wody święconej. O, tym go nie rozwalę. Tym też. A, przecież to kilofen, kurde. O kurde. Ale się tego tutaj nazbierało dziadostwo. A, jeszcze z umarlakami przyjdzie walczyć. O kurde, a mi dało. Gdzie tu jest żywność? Jak ja mam z nich zabić, no? Nie mam, wszyscy w jednym miejscu chodzą. Ja pieprzę, no. Zginę tutaj. Kurde, wiedziałem. Masakra. Muszę strzały zrobić.
Co mi brakło? Gałęzi nie mam. Kurde, bez jaj. Dobra. Będę wracać. Zemścić się. Tatuażą. Dobra, nie będę z nim walczył, bo... Co, już zniknęli, czy co? Co ty robisz? Uciekaj, kobieto. Co to odpiernicza, no? Ja... Nie, no nie wierzę po prostu. Nie mam nic na zdrowie, kurde. A tu jest zdrowie, dobra. Dobra, czemu nie zbierasz tego? Plecak jest pełny, co ty bredzisz? Wyrzuć to. Zgniły ząb. No tego to mi akurat nie było potrzebne. O kurde! Co to jest za dziadostwo? Ta, zanim się zbierze do strzelania, to przecież jest jakaś parodia. Pozostawię to bez komentarza. Nie mów, że od nowa to będę musiał przechodzić wszystko. To jest po prostu niemożliwe. Spadaj, kurde. Twój
i koledzy mnie już denerwują. Od nowa, no przecież mnie szlak trafi. Jeszcze nie trafił w niego, no. Chyba. A może i trafił. Trafiła. Spieprzej. Ona ma spóźniony zapłon. Dobra. Z tym dziadostwem jeszcze. Nie wiem, czy go się kierą załatwić lepiej. Klucz potrzebuję. Tutaj będzie, gdzie się świeci. Unik ty, ten padzido. No i co? Tyle hałasu było, co? Oto? Ja pierdykam. Dwa razy zginąć, żeby... Ruda złota. Czy jest tam coś jeszcze? Nic tu nie widzę więcej. Tu się da wejść? Przeszukaj trumnę. Nie, no tutaj to nic nie ma. A gdzie jest niby ta skrzynka tej tego czegoś, co on chciał ode mnie, żebym znalazł. Tutaj może jeden rzadki klucz. Nie mam rzadkiego klucza, kurde. No i co teraz? Znajdź skrzynkę wody świetlconej. No ta. Chyba... Nie wiem skąd. Nie ma. Muszę tutaj mieć ten rzadki klucz. A ja nie mam. Dobra.
Idziemy stąd. Psychika minus 10. Podkowa. Rzadki klucz mi się przydałby, a nie podkowa. A co mi podkowa? No odpal to. Zupa grzybowa była na... A psychika dobra właśnie. Kurde, no gdzie ja mam znaleźć rzadki klucz? No to jest jak szukanie. Pewnie od tych trupów można znaleźć, ale... Książka. Zgniły ząb. Nie tego szukam. Kość. Kurde, same książki. Skubany. Wszystko jest zamazane. Kurde, nic nie widzę. Czego mi tu syczysz? Dobra, nie ma żadnego klucza niestety. No to trudno. Nie ma, to nie ma. Kiblo. No, jak zwykle talerz. Psychika plus 50, ale nie mam pieniędzy, no. Sorry, winę tu.
Ten to nie jest A gdzie jest ten gościu, ta wioska, gdzie jest? Tu jest wioska, to do wioski pójdziemy, bo tam mamy chyba spotkać się z jakimś gościem. O ile to jest ta wioska. Tu może jeszcze w tych rupieciach może się znajdzie gdzieś jakiś rzadki klucz. Same kłopoty jakieś. Kurde, gdzie ty strzelasz, ty pomylona kobieto? Włókna roślinne. Tego mi było potrzeba właśnie. Kurczę mać. I co? Pytanie, czy mi to nie skasowało tego kościoła? Czy przeszłem, czy nie? Dobra, mniejsza o to, ale... No nie, bo mam rzeczy chyba z tego. Jak mam złoto, to znaczy jest złoto, czyli nie skasowało się, dobra. Pozostawimy drut, glina. I złoto. Te rupiecie bym tu zostawił też. To zostawię i to zostawię. Detonator to mi też nie będzie potrzebny już chyba. Talerz, dobra. Wioska, kurde. Wioska Kacheda to jest nie ta. Gdzie to ja muszę iść? Najbliżej będzie do korupcji. Kurde. Bo ja chciałem iść tutaj. Do tej wioski. Kupiec na pustyni też by był blisko, no. Rzadki klucz. Spadać, kurde mędy.
Tu coś się świeci? A, umieść detonator. Dobra. A ja nie mam detonatora. Gdzie ta wioska jest? Tu jest wioska. Kurde, a ja żem. Ale lama. Dobra. Karty. Najważniejsze są karty, no. Jest i miecz. Dobra. To chyba ty będziesz. Cześć, witaj. Dobrze cię znowu widzieć. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś ze zmarłą starszą? To ciekawe, że o to pytasz. Rzeczywiście mamy swoje sposoby rozmawiania z ludźmi w zaświatach. Specjalna herbata lub dym są najczęściej używanymi sposobami, ale są też inne. Ale dlaczego pytasz? Dotknąłem czarno-zielonego meteorytu i zemdlałam. Potem rozmawiałem ze zmarłą starszą. Och, naprawdę? To jest bardzo interesujące. Nie doświadczyłem takich efektów poprzez dotknięcie przedmiotu, ale czasy są teraz bardzo dziwne. Zakładam, że kiedy rozmawiasz z tymi w zaświatach, oni też cię prowadzą. Z kim ostatnio rozmawiałaś? Rozmawiałem z Odiną. Więc rozmawiałem też z Odiną. Wyobrażam sobie, że rozmawiałaś o biegących wydarzeniach. Czasy są ciemne i ciężkie, a to z powodu tych osadników. Góry, z których widzi daleko i szeroko, roją się teraz od osadników, wybijają dziury w skale i ziemi, aby położyć swoje metalowe tory. Jeśli mnie pytasz, te pociągi przynoszą tylko problemy. Jestem za stary, żeby teraz działać, a świat kręci się mocniej, niż mogę zdzierżyć. Z drugiej strony wydaje się pełna ducha i woli. Jeśli chcesz, możesz znaleźć stację kolejową w Korpnik i stamtąd podążać wzdłuż sztoru. Mogę zrozumieć sens całego tego szaleństwa. Tory jakieś. Nie macie tutaj, kurde. Klucza rzadkiego? Przez przypadek? Same głupoty, no. No dobra, no. Muszę poszukać gdzieś klucza, chyba że ta woda święcona jest gdzie indziej. Nie wiem, nie zauważyłem. Nie mam pojęcia, ale... Wracamy do domu. Zobaczmy, co jest potrzebne do... trzy sztaby brązu. O, i... Nie mam cyny. Oddawaj. Ja pierniczę. Nie może przejść, kurde. Dobra. Zrobimy jeszcze to, odkryjemy ten kawałek i kończymy na dzisiaj.
tory kolejowe. Co? Kurde, zaś coś? Góry. O, krzemień i drut. Luksusowa tkanina i drut. Dobra. Dobra. Dawaj mi druta. To zrobimy. Zaraz. To 3 luksusowe tkaniny. Czyli potrzeba tak. 3 końska włosie, 3 końskie włosie, 3 atramenty i 9 bawełny. 3 końskie włosie, 3 atramenty. Się da załatwić jeszcze. Dobra, zbierzemy to. Nie wiem, czy mam bawełny tyle. Dziewięć bawełny. Chyba mam. Raz, dwa i trzy. I możemy zbadać. Można było tu przyłączyć, kurde. Ale dobra. I ostatni kawałek. Wygląda na to, że muszę wejść do kopalni w górach i znaleźć źródło dziwnych wydarzeń. Dobra. To odkryliśmy wszystko, także... Kończymy odcinek. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.